Jeżeli często nie jesteś w stanie osiągnąć to, czego pragniesz, lub masz takie wrażenie, że twoje wynagrodzenie czy twoje efekty życiowe nie zupełnie od ciebie zależą, to niestety jesteś w pozycji ego dziecka lub rodzica. Pozycja ego dorosłej osoby wygląda mniej więcej tak. Osoba sobie postawiła cel, czy wypisała sobie swoje marzenia i zrealizowała to. My, każdy z nas, mamy w sobie ego dorosłego, dziecka oraz rodzica. I to jest normalne. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy pozwalamy ego dziecka lub ego rodzica brać górę i rządzić naszym życiem. I wtedy to wygląda mniej więcej tak. Prokrastynujemy, objadamy się, cały czas odkładamy na później, zrobimy to jutro, bo dzisiaj się pobawię, oglądam seriale do drugiej w nocy, potem siedzę w pracy, której nie znoszę, zgadzam się na minimalne wynagrodzenie, jestem niezadowolona ze swoich finansów, ze swojej serwetki, ze swoich relacji itd., itd. Dzieci nie mogą mieć pieniędzy. Rodzice, jako rodzice, również nie zarabiają kokosów, nie budują biznesy, nie żyją życiem marzeń, bo trochę cierpią. Tylko i wyłącznie pozycja dorosłej osoby jest najbardziej pożądaną pozycją i osoba, która realizuje się, która zarabia odpowiednie dla siebie pieniądze, która jest zadowolona ze swojego życia, ze swoich relacji, ze swojej sylwetki, czyli spełnia się i żyje, to jest ta osoba, która najczęściej przebywa w pozycji ego dorosłej osoby. Tak jak już powiedziałam, te trzy pozycje regularnie się mieszają i bardzo ważne jest, żeby zminimalizować negatywne skutki pozycji dziecka, pozycji rodzica i wejść w pozycję dorosłego i właśnie w tej pozycji przeżyć jak największą część swojego życia. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Czym są stany ego i skąd się biorą? Stany ego to są schematy zachowań zawierające w sobie stany emocjonalne, zawierające negatywne przekonania, sposób działania, nawyki, sposób komunikowania się. Każdy z stanów ego zawiera swój specyficzny język, zawiera swój specyficzny styl i to od razu można zobaczyć, kiedy po rozmowie z osobą, ona masz takie wrażenie, że ojej, zachowała się jak dziecko, dlatego że osoba była w stanie pozycji ego dziecka. Jeżeli rozmawiasz z osobą, ona od razu zaczyna krzyczeć, zaczyna rozkazywać, zaczyna cię pouczać, no to oczywiście wiesz, że osoba weszła zamiast tego, żeby być w roli dorosłego, weszła w stan ego rodzica. I skąd to się bierze? Te zachowania biorą się z naszego wczesnego dzieciństwa i formujemy je przez całe życie, obserwując zachowania naszych rodziców, naszego otoczenia. I uczymy się oczywiście przez kopiuj i wklej, jeżeli nasi rodzice byliby w stanie pozycji dorosłej osoby, czyli nauczyliby nas, w jaki sposób odpowiednio reagować, że trzeba odmawiać, że trzeba mieć swoje własne granice, że trzeba umieć odpoczywać, że trzeba szanować siebie, że trzeba żyć własnym życiem, a nie musieć, a nie domagać się, a nie kapryzować, mówić, że nie chcę, że nie umiem, tylko iść do przodu. Gdyby nas rodzice tego nauczyli, to oznaczałoby, że rodzice nasi byli w pozycji dorosłej osoby, a nie w pozycji również dziecka lub rodzica. Wtedy by było o wiele łatwiej. Natomiast jeżeli miałeś taką sytuację, że byłeś wychowywany w taki, a nie inny sposób, to jest najwyższa pora, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, żeby powiedzieć, że dobra, rozumiem, tak do tej pory było, dostrzegam, że teraz jestem w pozycji rodzica czy w pozycji dziecka, za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy, ale postanawiam od dzisiaj zrobić inaczej. Postanawiam teraz być w pozycji dorosłej osoby. Dorosła osoba to taka osoba, która żyje swoim życiem, która jest zadowolona ze wszystkiego, ze swojej sylwetki, ze swojej pracy, ze swoich relacji, dlatego że jeżeli jej coś się nie podoba, to ona mówi w tym momencie, ok, widzę, że tak jest, rozumiem, że tak na chwilę obecną jest, nie chcę, żeby tak było, to co mogę zrobić? Osoba, która jest w pozycji dziecka, patrzy na tą sytuację, tupa nóżką i krzyczy, ciężko mi jest, nie chcę, nie chcę, nie będę chodzić do pracy, nie będę pracowała, nie będę tego robiła, będę się zamiast tego objadać, będę oglądała seriale do drugiej w nocy, żeby o tym zapomnieć, potem wstaje, idzie do pracy, dobre, to dzisiaj się napiję alkoholu, bo już mam dość tej pracy, czyli ucieka od wyzwania w jakąś zabawę, w jakąś prokrastynację, żeby siebie jak najbardziej odciągnąć. Osoba, która w tej samej sytuacji jest w pozycji rodzica, ona mówi, ciężko mi jest, ale taki jest życie, taki jest mój los, w mojej rodzinie nikt nie był bogaty, ja też nigdy nie będę bogata, wszyscy w mojej rodzinie mieli grubą kość, ja też będę gruba, takie jest życie, tak trzeba żyć, tak trzeba cierpieć, bardzo mi jest ciężko, ale tak już jest, koniec, kropka. Pamiętajcie, że najłatwiej jest wejść w pozycję dorosłej osoby, żeby coś
fajnego zrobić ze swoim życiem. I teraz stan ego rodzica. Trzeba. To jest osoba nadopiekuńcza, to jest osoba nadgorliwa, to jest osoba, która w pierwszej kolejności zadba o wszystkich, która zadba, żeby wszystkim było dobrze, a potem gdzieś dopiero na końcu o sobie i to nie wiadomo, czy o sobie zadba. Tutaj wszędzie wychodzi ten perfekcjonizm, to, że ja będę zostawać nad godziny, bo szef poprosił, mimo tego, że mam mnóstwo swoich obowiązków, ale ja nie będę w stanie odmówić, bo tak trzeba, bo muszę zrobić, bo tak trzeba ciężko pracować, bo kolega czy koleżanka wyszedli wcześniej, nie dorobili zadanie, to ja za nich dorobię. Jeżeli widzicie siebie tutaj w tym zachowaniu, to przybijcie sobie piąteczkę, wiedzcie, że od tej pory możecie to wszystko zmienić. Stan ego dziecka chcę. I w przeciwstawności do stanu ego rodzica, dziecko nie dość tego, że nie bierze odpowiedzialności za siebie i za swoje życie, to ono tą odpowiedzialność przekłada na innych. Ono nie chce, ono chce się bawić, ono chce odpoczywać, jeżeli mu jest ciężko, ono chce prokrastynować i jak najszybciej zapomnieć, zajeść, czymś zaoglądać, gdzieś wyjść, wyjechać, żeby po prostu tylko nie pracować, tylko nie nieść konsekwencji tego, co się wcześniej wydarzyło i na co zapracowało. Stan ego dorosłej osoby chcę, mogę, działam lub chcę, dlatego trzeba. To jest osoba, która bierze odpowiedzialność za siebie i za swoje życie. Ona daje sobie prawo popełniać błędy, daje sobie prawo, żeby coś jej nie wychodziło, żeby również jej było ciężko, ale wie, że ona sobie z tym poradzi. Ona również daje prawo popełniać błędy innym osobom. Ona nie bierze odpowiedzialności za innych, za ich życie. Ona daje im przestrzeń, daje ich żyć ich życiem, a sama zajmuje się swoim. I u każdego z nas jest taki dorosły, najlepiej go nazwać swoim imieniem i nazwiskiem, nie zdrobniałym, tylko tak jak ma na imię dorosła osoba. I taka dorosła osoba ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Ona doskonale wie, co powinna w tej chwili robić. Jeżeli ja, na przykład Iwanka Karpik, teraz jako dorosła osoba powiem do siebie, dobre, okej, wiesz, co masz robić, wiesz, że jest wymagająco, chcesz zmienić sytuację, i doskonale wiesz, co w tej chwili masz zrobić. Jeżeli Wam się wydaje, że jest bez wyjścia, że sytuacja jest bez wyjścia, że się pogubiliście, że nie macie pojęcia, co robić, to jest stan ego dziecka. Dorosły zawsze będzie wiedzieć, co robić. Możecie przetestować, koniecznie napiszcie w komentarzu, w jakich momentach swojego życia jesteście w stanie ego dziecka, dorosłego czy rodzica i przetestujcie, powiedzcie do swojego dorosłego z imienia i nazwiska, to co ja w tej chwili mam robić? I zaczekajcie chwilę na odpowiedź. Odpowiedź zawsze przychodzi. Jaki jest etalon dorosłej pozycji? Wiem, że mam wpływ na swoje życie. Wiem, że mogę zadbać o siebie, że mogę sobą zaopiekować się, że mogę sytuację zmienić. Jeżeli mi nie pasuje praca, ja ją zmieniam. Jeżeli mi nie pasuje praca, ale ja myślę sobie, że ja nie mam wykształcenia, to ja wtedy wpadam w pozycję dziecka, bo nie umiem, nie potrafię, albo w pozycji, tak jak już mówiłam, rodzica, że dobre, to tak będę cierpieć. Pamiętajcie zawsze o tym, że jeżeli coś Wam nie pasuje, nie jesteście drzewem, nie jesteście domem, jak najłatwiej można po prostu przejść na inną pozycję, przejść na inną ścieżkę, na ścieżkę dorosłego życia i dorosłej osoby. Skąd u nas jest tak dużo pozycji ego dziecka lub pozycji ego rodzica? Tak jak już mówiłam z obserwacji naszych rodziców, czyli z wcześniejszego dzieciństwa oraz również z tego, że obserwowaliśmy jako nasi rodzice żyli jeszcze w takim schemacie, że państwo zadba, państwo da pracę, państwo da mieszkania, trzeba ciężko pracować, trzeba siedzieć w jednej pracy. Potem dorastając, oglądaliśmy sytuację, widzieliśmy, że okej, ktoś nam da, czyli ktoś o nas podba, ktoś o nas się zatroszczy. Potem będąc w pozycji dziecka, będąc dzieckiem, często rodzice podejmowali zamiast nas decyzje. Mówili, co trzeba, jak trzeba, w jaki sposób trzeba się ubrać, jak trzeba mówić, gdzie pójść trzeba studiować. Podejmowali za nas decyzje i moment, kiedy wyrastam, jestem dorosłą osobą, trudno mi jest podjąć decyzję, dlatego że całe życie przez całe życie ktoś za mnie decydował, przez całe życie gdzieś myślałam, że ktoś o mnie zadba, ktoś mną się zaopiekuje. I wtedy przychodzi taki moment, kiedy uświadamiasz sobie, ja już więcej tak nie chcę. Ja chcę inaczej, ja widzę, że inni mają inaczej, że inni mogą inaczej. To znaczy, że ja robię coś nie tak. To nie znaczy, że ze mną coś jest nie tak. To znaczy, że ja po prostu robię coś nie tak. Jeżeli widzisz, że masz w sobie ogrom negatywnych przekonań, że uważasz, że nie zasługujesz, nie jesteś wystarczająco dobry czy wystarczająco dobra, nie masz odpowiednich umiejętności, nie wiesz, czego chcesz od życia,
Serdecznie Cię zapraszam na kurs Odważ się marzyć. 1/3 kursu to są prace z negatywnymi przekonaniami, z historiami kotwicami, czyli z tym, co się wydarzyło w dzieciństwie, to, co blokuje Cię na chwilę obecną pójść do przodu. Często słyszę coś takiego, że coś mnie trzyma, coś mi nie pozwala, chcę zrobić, ale odkładam na później, ale prokrastynuję. Pracujemy również ze strachami, czyli z tym wszystkim negatywnym bagażem, z tym syfem, co, tak jak już mówiłam kiedyś, taki plecak, niesiesz to, ten plecak z tym kamieniem, potem zrzucasz go, uświadamiasz, że w ogóle to nie jest Twoje i zaczynasz realizować swoje życie. Wystartowała nowa grupa, więc jeżeli czujesz potrzebę, to serdecznie Cię zapraszam. A teraz jeszcze kilka słów o pozycji ego dziecka i pozycji ego rodzica. Osoba w pozycji ego dziecka bardzo często się obraża, kiedy coś jest nie tak, jak ona chciała. Ona się obraża, jeżeli nie dostaje uwagi, jeżeli nie dostaje akceptacji innych. Ona źle się czuje, jeżeli inni o niej myślą nie tak, jakby ona chciała. Osoba w pozycji dziecka bardzo często mówi takie słowa: nie wiem jak. Nie googlowała jeszcze, ale nie wie już, jak to ma być zrobione. Nie wychodzi mi, czy pomożesz mi, nie umiem, podpowiedz, podejmij decyzję za mnie, a jak ja mam to zrobić? Ona tak powiedziała. Czyli jeżeli ja jestem w pozycji dziecka, to ja często marudzę, ja często narzekam, ja często jestem niezadowolona, ja chcę inaczej, ja chcę więcej, ja chcę się bawić, ja nie chcę pracować. I teraz w jakim wieku utknęłaś? Jeżeli nie było wystarczająco dużo miłości, to od 0 do 3 to jest osoba, która jest w pozycji takiej ofiary. Czyli ciężko mi jest w życiu, mam nieodpowiednie studia, rodzice mnie nie kochali, partner mnie zostawił, z pracy mnie zwolnili. Czyli wszystko jest w życiu ciężko, dlatego że od 0 do 3 lat nie dostałaś odpowiedniej ilości miłości od rodziców. Jeżeli od 4 do 5 lat nie było tej odpowiedniej uwagi, akceptacji, miłości, no to wtedy ja wszystko sam. Ja wszystko wiem najlepiej, ja wszystko sam zrobię i to niestety grozi wypaleniem, dlatego że tutaj ten perfekcjonizm i to się trochę też miesza ta pozycja z pozycją rodzica. Natomiast rodzic, on tak cierpi i musi, a dziecko wszystko samo, bo ono samo zrobi najlepiej. Od 6 do 12 roku życia wtedy dbasz o innych, jesteś bardzo miła, przesympatyczna osoba, czyli Ty jesteś w ogóle gdzieś na końcu, nie umiesz odmówić, nie umiesz postawić granic, żeby wszyscy dobrze się bawili, żeby wszystkim było dobrze w Twoim otoczeniu, w Twoim towarzystwie. Od 13 do 16 to wtedy walczę o sprawiedliwość, czyli patrzę na innych, szuka, co inni robią nie tak, jakie błędy popełniają, co państwo nie tak zrobiło, co politycy nie tak zrobili, co właśnie tam tutaj ta aktorka nie tak zrobiła. Tylko nie, żeby nie patrzeć na siebie, a patrzeć na innych i wtedy od 16 do 18 ja wszystkich zmienię. Ja zmienię swojego męża, ja zmienię swoich dzieci, ja naprawię tutaj swoich pracowników, zmienię po prostu cały świat. I to wszystko też grozi wypaleniem, dlatego że jeżeli ja przekierowuję uwagę na innych, jeżeli ja chcę dać całą energię innym, zamiast tego, żeby zająć się sobą, żeby wejść w pozycję dorosłej osoby, przypomnieć sobie, że ja daję prawo innym popełniać błędy, ja daję prawo im żyć tak, jak chcą, ja mam wpływ tylko i wyłącznie na swoje życie, na siebie i tym się zajmę. I teraz pozycja ego rodzica. Rodzic, tak jak już mówiłam, mówi i wymaga, czyli ma cały czas jakieś oczekiwania, jakieś wymagania, zawsze rozkazuje, jak trzeba zrobić, co trzeba zrobić, że Ty możesz, Ty musisz, nie tak zrobiłaś, nie możesz tego robić, nie możesz tak się zachowywać, nie, i tak dalej, czyli wszystkie takie restrykcje w stylu musisz, możesz czy nie możesz. I często te role się mylą i problem się pojawia wtedy, kiedy stajemy się rodzicami dla naszego męża, rozkazujemy mu, w jaki sposób ma się ubierać, jak ma pracować, co ma robić, czy założył czapkę, czy już zjadł, albo dla naszych starszych rodziców, kiedy widzimy, że no okej, robią coś, co uważamy, że niezgodnie z naszą wizją, niezgodne z naszym życiem, no to zaczynamy im tutaj cały czas ich poprawiać, krytykować, czytać im różne morały życiowe, czego powinno, jak nie powinno, że powinni o siebie zadbać, o swoje zdrowie, pójść do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Wtedy jest tracona bardzo cenna energia, która, tak jak już mówiłam, w pozycji dorosłej osoby byłaby przekierowana na swoje życie. I co teraz z tym wszystkim chaosem robimy? W tym wszystkim chaosie wypisujemy, możecie też podzielić się w komentarzu, co dla Was tutaj kliknęło, co zobaczyliście, w której pozycji ja zachowuję się jako dziecko i ja zachowuję się jako rodzic.
Regularnie w naszym życiu jest tak, że ja jestem jako dorosła osoba, na przykład prowadząc biznes, potem wracam do domu i zachowuję się jako rodzic w stosunku do swojego męża, a potem gdzieś tam wychodzę ze znajomymi i zachowuję się jako dziecko. Czyli mylą mi się te role, mieszają mi się te role i dlatego potem jest mi ciężko, mam wyzwanie w życiu. Pamiętajcie, że te dwie pozycje ego i dziecka i rodzica mają również swoje ciepłe strony, również swoje plusy, bo mówiłam tutaj głównie o tych minusach oraz o tych niezdrowych relacjach. Na przykład plusem ego rodzica to jest to, że jest w stanie zatroszczyć się o inną osobę. Czyli jeżeli mój partner się rozchoruje, jestem w stanie zaopiekować się, podać mu lek, przynieść mu coś, czyli zadbać o niego, żeby on szybciej wyzdrowiał. Jeżeli ja wchodząc w stan ego dziecka, kiedy dużo popracowałam, czuję, że jestem zmęczona, jestem w stanie zaopiekować się sobą, pójść gdzieś siebie zabrać, czy na spacer, czy przetestować jakieś nowe rzeczy, czy również wyjść spoza swojej strefy komfortu, no bo dzieci się nie boją, bo dzieci testują, bo dzieci chcą więcej, chcą lepiej, chcą inaczej. I wchodząc w tą pozycję zdrową, zdrową pozycję dziecka, robię coraz więcej, poszerzam te swoje granice. Waszym zadaniem jest wyłapać, w których pozycjach życia, w których sferach życia zachowujecie się jako dziecko lub jako rodzic, i pamiętać, że te pozycje regularnie będą się mieszać, pozwalać sobie na to, ale starać się jak największą część swojego życia przebywać w pozycji ego dorosłej osoby, żeby było łatwiej, żeby było lżej, brać odpowiedzialność za swoje życie, mówić: ok, rozumiem, że tak jest, natomiast ja jestem dorosła, wiem, że chcę, wiem, że mogę, wiem, że potrafię. Pamiętajcie o tym, żeby przesłać koniecznie to wideo swoim znajomym, żeby podzielić się swoimi refleksjami w komentarzu. Z tymi z Was, co chcą ze mną popracować, widzimy się na kursie. No a teraz zapraszam Was do obejrzenia wideo 10 rzeczy, które blokują Twoje pieniądze.